Machaj. I mamy śniadanko. A, to jest herbata, czajnik z herbatą. Takie tutaj mamy śniadanko przygotowane z pięknym widokiem. Ale pięknie. I mamy oliwki, jakiś serek, masełko, drugi serek, oliwki. Dżemik i miodek. O, jaki to jest dżemik, wiśniowy. I herbatka. O kurde, ale pod górę. Cześć, tutaj Mateusz i Kasia. Jesteśmy właśnie w Fethiye w Turcji. Już kilka dni i teraz idziemy sobie na wycieczkę do grobowców, starożytnych grobowców. Nie pamiętam, jak się nazywają, ale to zaraz dojdziemy i wam powiem. My mieszkamy... Kurczę, gdzie my mieszkamy? Gdzieś tutaj mieszkamy. Gdzieś tutaj. Teraz weszliśmy sobie właśnie tutaj na górę, tam się szło i teraz idziemy tutaj drogą. Piękne widoki są tutaj, kurczę, taki piękny śródziemnomorski klimat, po prostu jest niesamowicie. Piękna jest Fethiye. Bardzo piękna, bardzo fajne miasto. Na razie jest dosyć spokojne, ponieważ jest poza sezonem, więc nie ma tutaj chyba dużo turystów. Ale ogólnie jest tutaj pięknie. Nie jest jakoś mega drogo. Trzeba przejść się kawałek po mieście, bo naprawdę czasami dosłownie knajpa koło knajpy, jedna jest droga, a druga jest o połowę tańsza, naprawdę. Albo nawet trzy razy tańsze, bo na przykład w jednej restauracji sama zupa kosztuje 10 albo nawet 15, a w knajpie obok cały zestaw obiadowy kosztuje 10 lir, czyli 6 zł. Niezła tutaj kolejka, chyba dawno nie używana, pewnie do wciągania jakichś materiałów budowlanych, prawdopodobnie. Wow. No teraz to strach nawet na to wejść, bo to już jest stare, spróchniałe. O, ale pięknie, co? A tutaj... Co? A tutaj jest nie kolejka linowa, tutaj kolejka linowa do wciągania też pewnie jakichś rzeczy. Też stara, nieużywana widać. Wow, jaki tu piękny widok z tego tarasiku. O kurde, ale pięknie Fethiye tutaj wygląda. I tak śródziemnomorsko bardzo. Aha, pięknie tutaj. A tu już jakiś pierwszy grobowiec mamy, taki, oj, tu jeszcze jakieś mniejsze. Właśnie do takich tego typu grobowców idziemy, będą większe i więcej ich tam, o, tam też już widać. Co to jest? Kwitną oliwki, tak? Ale po prostu całe są oblepione kwiatkami i jeszcze kurczę. Pączkami. Wow, całe po prostu jest, wow. A tu ktoś fajnie ma zrobione. Mają pięknie. Aha. Taki niby skromny domek, ale tutaj winorośle. Pomarańczowe, cytrynowe. Ale szkraby. Wow. Ale maleństwo. Wow. Ale maleństwo. Patrz na mleko. Tak, wejdź na głowę, brak, czy tam coś. Ale to jest świetne uliczki. Wow. Naprawdę jak śródziemnomorski klimat, super. No bo tak naprawdę to jesteśmy przecież nad Morzem Śródziemnym w tej chwili, więc jest klimat śródziemnomorski. Jest
Pięknie. Co to za kwiaty? Śródziemnomorskie. Wow, śródziemnomorskie kwiaty, zobaczcie jakie piękne. Śródziemnomorskie jest cudowne. Ale mają fajny kolor, przybliż się. Pokaż rękę, pokaż paznokcie. O, prawie pod kolor. Prawie jak moja ta. Prawie pod kolor. Masz śródziemnomorski kombinezon też. Ach, śródziemnomorski kombinezon z UK. Ale kupione w Turcji. Tak, oczywiście. W Outlecie. Za 30 zł. No i doszliśmy właśnie do wejściówki. Tutaj już widać właśnie też z bliższej odległości. Tu jest właśnie kasa biletowa i wejście. I to się nazywają skalne grobowce Amyntas. Amyntas, skalne grobowce. Najbardziej znane z tych wszystkich grobowców licyjskich to jest. Licyjskie? Tak, czyli Licja to była starożytna kraina mieszcząca się na terenach obecnej Anatolii i była zamieszkiwana przez starożytnych Greków. Greków? Tak, zostali wypędzeni przez przez osmańskich Turków. I ostatni potomkowie zostali wygnani po I wojnie światowej dopiero. No bo tutaj można popłynąć do Grecji na Na Rodos i na Kos. Znaczy stąd można płynąć na Rodos, a z innego miejsca można płynąć na Kos. Na Rodos się płynie 90 minut. No to jest naprawdę blisko. To jest po prostu rzut beretem, że tak powiem. Mhm. Wejściówka tutaj kosztuje bardzo mało, bo tylko 6 lir, czyli 4 złote. Więc bardzo, bardzo przyjemnie, ale tu chyba nie ma za bardzo właściwie do zwiedzania, bo nie da się chyba wejść do tych grobowców, czy nie wiem, zaraz zobaczymy zresztą. No i tu jest ten główny Amyntas, on był chyba kupcem jakimś, bogatym kupcem chyba był, coś takiego. Fajnie tu, co? To właśnie grobowce wyryte w skale. Chociaż chyba tutaj nie, chyba wszystko wyryte w skale. To jest wszystko wyryte w skale. Jeden grobowiec, budowla jednego grobowca to było około 35 lat. Ilu? 35 lat. 35? Tak. I byli pochowani w ten sposób, że owijało się ich białym prześcieradłem i w usta wkładało się monetę dla Charona, żeby przewiózł ich na drugi świat, czyli kłania się mitologia grecka. Wszystkie te grobowce zostały splądrowane, ponieważ zmarli byli chowani z cennymi darami. Także tutaj wszystko zostało niestety skradzione. Z tego co czytałam, ale już nie pamiętam, ilość kolumn w takich grobowcach też miała znaczenie, czy to jest grób zbiorowy, rodzinny, czy również pojedynczy. Natomiast właśnie nie pamiętam, co to znaczyło. Chyba trzy kolumny to był grób rodzinny, ale nie dam sobie ręki uciąć. Ale pogoda właśnie zaczęła padać. Już trochę niefajnie. No właśnie, bo zaczęliśmy zwiedzać. Bo jesteśmy już tutaj w Feti, który trzeci dzień. Trzeci. Za bardzo nie zwiedzaliśmy, tylko bardziej tak część miastową i jedzeniową trochę. A dzisiaj pierwszy raz poszliśmy właśnie na coś takiego zwiedzania atrakcji turystycznych. Bo to jest dosłownie znane obok nas. No, to mieliśmy, nie wiem, kilometr. Trochę nam się tutaj kojarzy z Grecją, może mniej, bardziej nam się kojarzy z Chorwacją, jak tutaj. Tylko jest jedna dosyć spora różnica między Chorwacją. Tutaj jest jeżeli chodzi o noclegi, to ze 2 albo 3 razy taniej, ale no w sumie o jedzenie też ze 2-3 razy taniej tutaj jest. Więc jakby co, to polecamy Turcję, naprawdę jest tutaj dużo taniej. Chorwacji są tak po prostu chore ceny, że aż jak w zeszłym roku byliśmy na żaglach w Chorwacji. Przez tydzień, słuchajcie, tyle kasy po prostu, a wcale nie szaleliśmy, że o. Wyjść na miasto, znaczy właściwie tylko raz czy dwa razy jedliśmy na mieście. A przecież bez noclegu, bo spaliśmy na ten. Ale też właśnie pod względem żeglarskim postoje w marinach w Chorwacji są po prostu, nie wiem, z kosmosu wzięli te ceny, po prostu kosztują to majątek.
Więc też w marynie staliśmy chyba tylko raz czy ze dwa razy. Nie, tak, to w jakichś zatoczkach, ale też raz stanęliśmy w zatoczce w Chorwacji i też zaraz przypłynęła łódeczka i już nie pamiętam, chyba z 200 kun czy 100 kun. To jakoś też w sumie niemała kwota za to, że się stoi w zatoczce. A potrafi marina kosztować chyba 900. No, najdrożej twój tata płacił. Z 200 euro nawet trzeba zapłacić za marinę, za to, że się stoi przez noc, no to są po prostu chore bardzo ceny. Bardzo, to nie są już czasy, że Chorwacja jest taniutka. Dla porównania powiem wam w Grecji to często jest nawet chyba za darmo, często kosztuje to, nie wiem, 5-10 euro postój. W Atenach staliśmy za jakieś grosze przecież. W Atenach w takim ładnej marinie, taki nowoczesny i w ogóle z całą infrastrukturą, nowoczesne jachty, tam wszystko tak po prostu bajer, 40 euro. W Chorwacji po prostu poszaleli z tymi cenami. Dlatego dużo ludzi, jeśli chodzi o żeglarstwo, przenosi się na Grecję. Bo po prostu jest, wiecie, te same widoki, a dużo tanie, tak? No tutaj co prawda ładna taka kawiarenka jest. Turk kawesi kosztuje piąteczkę, 5 lir. Czyli jakieś 3,50, w sumie nie tak dużo, ale my zaraz idziemy, zaraz posypią się hejty, my idziemy na tańszą kawę. I ta kawa jest naprawdę dobra. Przynajmniej w tych miejscach, gdzie do tej pory byliśmy, no, to na razie tylko Stambuł, no ale nawet te takie jakieś gorsze, no nie byliśmy w jakichś najgorszych może dzielnicach, ale te gorsze ulice też nie są jakieś straszne, byliśmy jeszcze w Pamukkale. A przejeżdżaliśmy przez Denizli, teraz też jesteśmy w Fethiye, naprawdę tutaj jest poziom europejski miast. Pamukkale są pięknie zadbane te domki, one widać, że niektórzy to nie są jacyś bogaci ludzie, ale to wszystko jest tak zadbane, jakieś odmalowane, kwiatuszków, jakiś doniczek jakiś kolorowy, no wszystko jest takie... No to zupełnie, Turcja to zupełnie nie jest to, co w sumie nie byliśmy na przykład w Bułgarii czy gdzieś w Rumunii, ale tam chyba jest taki PRL z tego, co słyszeliśmy. No niedługo będziemy obok, No i też zupełnie nie to samo, co Egipt czy Tunezja. Nie, tam to jest, no niestety tam jest syf w Tunezji i w Egipcie, tam jest syf. Tunezja chyba lepiej niż Egipt. No porównajcie na przykład Hurgadę. Ma jakieś fajne miejscówki, jakieś fajne detale, ale ogólnie miasto to jest taki, no trochę syf, to taki, te budynki poopuszczane. Hurgada broni się tym, że ma piękne morze czerwone, no, to że jest tanio, jest cały rok ciepło i to jest jej największy atut, tak? A jak się zejdzie dosłownie 50 metrów od drogi jakiejś turystycznej, to po prostu jest taki syfolong na ulicach, że drog syfkiła i może Indie, to przy tym chyba nie czasami. A tutaj zobaczcie, pięknie, jest czysto, nie ma praktycznie, znaczy to są jakieś śmietki, ale to takie detaliczne śmieci, a ogólnie to jest pięknie, zadbane, czysto, mili ludzie, nie są bardzo nachalni. Anatolii są przemili. Nie, jest tu po prostu świetnie. Turcję bardzo polecamy, nie jest bardzo drogo. I dobre jedzenie, pyszne jedzenie. Można, a wczoraj byliśmy na przykład na jedzeniu, właśnie wam jeszcze powiem, bo wcześniej wam właśnie mówiłem, że trzeba tutaj zrobić obchód miasta, nie iść do pierwszej, lepszej restauracji, tylko trzeba obejść kawałeczek i posprawdzać kilka, bo naprawdę na jednej ulicy jedna restauracja są ceny z kosmosu, bo na przykład zupa kosztuje 10 czy nawet 15, jakieś dania od 15, 20, 30, a dosłownie obok, czy tam dwie knajpki obok, jest druga knajpka, lokantasi takie lokalne i też normalnie wyglądające, bardzo ładnie, niewiele się różniące i są całe, kompletne zestawy. Wczoraj na przykład jedliśmy, nie wiem czy mam zdjęcie, może wkleję, bo, albo film, nie, chyba mam tylko zdjęcie. Ja jadłem na przykład, taki miałem całą miseczkę sosu pomidorowego z takim fajnie zrobionymi ziemniakami i z koftą, czyli takimi kotlecikami. Do tego miska ryżu, pilawu, przepraszam, bagietka i co jeszcze do tego miałem? A, zupę jeszcze miałem, zupę kurczakową, też tak, ale taką konkretną, nie jakaś taka oblewajka. I to wszystko za 10 lir, czy za 6 zł, jaka się miała... kurczaka, do tego pilaw i taką wielką michę jogurtu. Pan powiedział, że mogę sobie jogurt wymienić na zupę albo coś tam jak chcę. I to też za 10 lir. Po prostu wszystkie zestawy były po 10 lir i naprawdę bardzo... Myślę, że dzisiaj pójdziemy tak, też tam zjeść. Tak, my dzisiaj tam pójdziemy, bo nic tam nie brakowało. Więc jeszcze wam tak na bieżąco nagram. Więc no, widzicie, jaka jest różnica cen.
to też nam się podoba, bo Turcja to jest kraj głównie religii islamskiej, muzułmańskiej. Jest tutaj, ale oni są tacy ja naprawdę. Zupełnie tego tutaj nie czuć. Jak byliśmy na przykład któregoś razu w Stambule w czasie Ramadanu, to bardzo. Nawet byśmy zupełnie nie zorientowali się, że jest Ramadan. Nie, oni mają bardzo liberalne podejście. Dziewczyny się ubierają bardzo europejsko, spodenki, krótkie bluzeczki. Także znaczy nachodzą jakieś tam dziewczyny czasami z tych, ale bardzo mało. Tutaj w Anatolii to te babeczki jakoś noszą chustkę, tak jak nasze babuszki na wsi, bardziej tak przewiązane. Nie jest to w formie takiego hidżabu. Ale jakiś burek, czegoś takiego praktycznie... Zupełnie nie. A w Egipcie to rzadko kogoś można spotkać bez burki. Znaczy jeżeli już, to nie burki, tylko te hidżaby. Znaczy takie te chusty po prostu tak mocno opatulone. No, ale no mają te czarne stroje. No tak bardzo konserwatywnie jednak. Jeszcze jedynie w Stambule to można spotkać... oczywiście koptowie nie chodzą tak ubrani, ale też dziewczyny chodzą jakoś tak, mają te chustki jakoś tak fantazyjnie przywiązane, raczej tak, żeby coś na tej głowie po prostu było, pro forma, ale nie jest to takie bardzo konserwatywne zawiązanie. A tutaj to naprawdę jakby ktoś nie wiedział, jaka to jest religia, to zupełnie by się nie zorientował, że tutaj jest islam. No jeszcze można się zorientować po tym, że tutaj mają meczety. Ale zauważ też, że na przykład w Egipcie meczet jest to dwa kroki, a tu jest jeden meczet. Jeden meczet. Nie no, kilka jest ich, ale są dosyć rzadko, znaczy no rzadko, no nie tak gęsto. Ja nie widzę innych tutaj. Było tutaj kilka, robiłem kilka zdjęć. No to się tam mówiło. I objawia się to też tym, że można by dosłownie wszędzie kupić alkohol. Po prostu alkohol jest normalnie dostępny, tak jak w Polsce, nawet w zwykłych sklepach spożywczych, marketikach takich jest normalnie alkohol. I Turcy piją na legalu, nie chowają się zupełnie z tym alkoholem, po prostu siedzą sobie w sklepach, złapią drukarki, także to nie jest. Nie ma z tym zupełnie problemu. No, fakt, że piwo jest dosyć drogie, bo piwo kosztuje ile? Gdzieś 10-15 lir. Nie, za 8 zł można kupić tuborga w Polsce. Aha, czyli tak gdzieś od 6 zł. Ale wino jest dosyć tanie, bo wino jest za 20, za gdzieś 16 zł najtańsze. Piękna jest tutaj promenada, taka cała ścieżka i jest łącznie ze ścieżką rowerową. To ma długość kilku kilometrów i wzdłuż tutaj zatoki. Pięknie jest tutaj. Naprawdę pięknie to zorganizowane, nowocześnie. Zaraz posypią się hejty. Jemy w McDonaldzie. Znaczy najpierw przyszliśmy tylko na kawę, bo kawa jest tutaj dosyć tania, a jak wiecie, kawa w McDonaldzie jest tania i dobra. Przynajmniej nam smakuje. Nam smakuje, więcej nie potrzeba. A jak jeszcze tutaj sobie siedzieliśmy... O, taki olej cytrynowy, tak? Jakaś taki sos cytrynowy. Wow. A jak tu siedzieliśmy, jakoś pomyślałem sobie, żeby sprawdzić, jakie są promocje w aplikacji na telefonie na McDonalda. I właśnie jest na przykład taka sałatka z kurczakiem, jak Kasia ma. Normalnie kosztuje 15, jest teraz w promocji za 10, czyli za 6 zł. A ja mam jakiś zestaw z koftę burger. Kofte burger, frytki, onion rings i cola to jest za 13. Trochę się zawiodłem, bo tej kotle taki oszukany jest, dosłownie jak plasterek szyneczki, więc trochę kiepsko. Ale ta panierka ma dziwny posmak. Smakuje mi jak jakimś selerem? Coś dziwnego. O, i to jest właśnie piękna taka promenada. Ona ma naprawdę kilka kilometrów. Fajne ścieżki rowerowe, one są w nocy fajnie podświetlone, tak mrygająco. Domek i naprawdę jest to świetnie zadbane, popatrzcie, po prostu czyściutko, domek wszystko zadbane, pięknie, a tutaj jest domek dla ptaszków. Domek dla ptaszków, o. I co chwilę są poidełka dla psów i kotów, bo tu jest mnóstwo psów i kotów. I grupki czasami gdzieś, tutaj bardzo dbają właśnie o zwierzaki. Naprawdę jest tutaj pięknie, no naprawdę jest genialnie tutaj pod tym względem, co najmniej pod tym względem. Naprawdę tutaj dbają. Co tam jest? Krokodyle. Wow. I fosfory z nocha. Pięknie, to jest właśnie przedwczoraj tam poszliśmy daleko.
Znaczy no ze 2 km w tą stronę mniej więcej. Nie? Ciągnie, ciągnie, a jeszcze. A nie doszliśmy jeszcze dalej, bo tam dalej jest gdzieś. Tam jest gdzieś plaża, ale nie doszliśmy jeszcze do plaży. I cały czas wzdłuż właśnie tutaj tej ścieżki są jakieś kawiarenki, knajpeczki, niektóre bardzo fajne, niektóre naprawdę świetnie wyglądają, ale takie no droższe trochę. No tam. Ale to i tak takie ceny są polskie. No te tutaj droższe ceny to są takie polskie ceny z nadmorza. Więc nie jest jakoś kosmicznie drogo, no drogo jak na Turcję. Tutaj nawet trochę mi się kojarzy, jakbyśmy byli gdzieś w Wietnamie, w Tajlandii, takie te właśnie góry, znaczy no nie, tam nie jest tak czysto i ładnie. Ale Wietnam chyba. Ale trochę mi się właśnie kojarzy z Wietnamem. Krajobraz. Fajnie. O kurczę, co to jest? Bugenvilla. A, bo myślałem, że taki sumak. Nie, bugenvilla, to chyba kwiaty rośnie. Co to jest? Bugenvilla, kwiat papierosa. Bugenvilla? I takiego typu tutaj statki wycieczkowe też są. Płynie się do jakiejś Blue Laguny, to jest na przykład Blue Laguna i pewnie można sobie się pokąpać. A tutaj specjalnie zaznaczone, że no music. To akurat dosyć ważne. To jest ważne, bo ja kiedyś w Alanii płynęłam takim statkiem z muzyką, to można było głuchnąć, takie po prostu okropne wicho leciało przez cały czas. O, i świeże rybeczki. Wow, jakie fajne, kolorowe, czerwone. Można sobie kupić od rybaków. Panowie pewnie przywieźli dopiero co. I tu jest ogromna marina. Marina jachtowa, przed którą mieszkamy. Tam my mieszkamy kawałek dalej. I tutaj właśnie dosłownie przed całą mariną piękne te jachty. Są tutaj takie wielkie jachty, ale nie wiem, czy to nie są też wycieczkowe. Tutaj chyba też prawdopodobnie wycieczkowe. A tam dalej są też takie mniejsze jachty. A tutaj jest wodolot. Śmiesznie wygląda, taki trochę oldschoolowy ten wodolot. I pływa nad wodą. O, i tu już jest nasz hotel Tan Pension. Zanim zjadę dalej, to od razu was uprzedzam. Nie przejmujcie się, ponieważ w sumie nie jakoś tak spontanicznie nagrywam. I mamy po prostu wielki bałagan. Wybuchła bomba. Bo nie pokazywałem wam pokoju. Znaczy to już jest nasz drugi pokój. Dostaliśmy trochę większy pokój, bo tamten mieszkaliśmy na górze i był malutki. Ledwo się tam mieściliśmy, ale dzięki Kasi się przenieśliśmy tutaj. Dostaliśmy upgrade darmowy. Upgrade dzięki mnie w tym razie. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że mieliśmy tam na górze sąsiadów, którzy przychodzili w nocy nawaleni i sobie jeszcze z siatą browarów siedzieli na tarasie. I o pierwszej. Po pierwszej. Pani cały czas stuka obcasami. No strasznie głośni byli. No wiadomo, bo sobie popili. I zwróciłam Państwu uwagę i Pani mi powiedziała, że to jest Turcja, bla, więc nie chciałam się jej powiedzieć, że no to proszę iść na miasto. Nieważne, więc w końcu poszłam do właściciela nakablować. Powiedziałam, że nie możemy drugą noc przez nich spać, bo są głośni, bla. I Pan dał nam upgrade. Przeniósł nas do innego pokoju. Przeniósł nas do lepszego. Co prawda nie mamy tej widoku na port i na morze, ale mamy większy pokój. Także oni sobie teraz mogą siedzieć, pić na tarasie po nocy, a my mamy lepszy pokój. No lepszy, gorszy, no bo w sumie lepiej. No, tam się napatrzyliśmy na widok. Tamten ledwo się mieściliśmy. No, jest w sumie lepszy. Mhm. I jeszcze łazienka. O,
też jest większa łazienka. Tam to była taka po prostu klitka, nawet nie było za bardzo jak wejść prawie do tej łazienki. A jak się brało prysznic, trzeba było siedzieć na kibelku. Tak, tak. Prysznic był nad kibelkiem, więc trzeba było okrakiem brać kibelek. A tu jest chociaż trochę więcej miejsca i jest, no fajnie, no jest okej. Okay. Jesteśmy właśnie na obiedzie tutaj w Locantasi Lezet. I dwa dni temu byliśmy, o tutaj w knajpce tutaj, i tam jedno danie, najtańsze, które Kasia wzięła, to kosztowało 15 lir. Moje kosztowało 25. A dzisiaj mamy całe zestawy. To jest mój zestaw za 10 lir. I Kasi zestaw 10 lir kosztuje. Więc te ceny naprawdę są bardzo, bardzo, bardzo fajne. O, i takie są zestawy do wyboru. Wszystko po 10 lir. Więc jest naprawdę bardzo fajnie i tanio. 10 lir to jest 6 zł. Kasia ma dzisiaj, co ty masz? Musakę. Musakę, a ja mam tawuk mantar sote, czyli to jest jakiś kurczak z pieczarkami. I jakąś zupę, a Kasia ma cacyki do wyboru. To jest zupa chyba lentilkowa, czyli z soczewicy. Ja nigdy nie mogę tego zapamiętać, nigdy. Ale chyba jest też z pomidorami. Nie jestem jakimś fanem zup. Ale jest zjadliwa, dla mnie jest zjadliwa. Kasia lubi takie zupy. Jest całkiem okej. Okay. Dla mnie jest bardzo dobra ta zupa. A tutaj właśnie spróbuję Kasi cacyki. Czyli taki rozwodniony jogurt z ogórkiem. To smakuje jak... ta. Mizeria. Mizeria, dokładnie jak mizeria. Smakuje, tylko że taka bardziej płynna. Jest więcej płynu niż ogórka. Kasia dała mi kawałek swojej musaki, czyli to jest bakłażan z sosem, coś pomidorowym. No taki, taka trochę inna ta musaka niż grecka. Trochę... Mateusz jest fanem bakłażana. O kurde, to jest kosmos. Ten bakłażan po prostu rozpływa się w ustach jak nie wiem co, jak masło. Jak masełko, tak? Po prostu bierze się go podniebienie a języki, on się po prostu rozpływa. I taki dobry. Fajnie jeszcze ma taki właśnie posmak pomidorowy. I pokryki. A teraz moje, czyli kurczak z grzybami. I to są jakieś różne inne warzywka. Też bardzo dobry. Też dosyć intensywnie czuć paprykę. Fajnie właśnie tutaj, bo jest wszystko tak dosyć intensywnie przyprawione tutaj. Zupa była mocno przyprawiona, taka intensywna. Kasi też takie dosyć czuć ewidentnie jakiś smak. I u mnie też czuć ewidentnie jakiś smak, więc bardzo dobre. I to oczywiście jeszcze pila. No i tu właśnie taka bardzo sympatyczna Locantasi. A tam knajpa. Też sympatyczna, ale no ceny są wielokrotnie wyższe. No, ogólnie Locantasi, Locanta to jest taki odpowiednik naszego baru mlecznego, tylko że myślę, że dużo większy, jakby bardziej zbliżony do restauracji, bo jest więcej różnych dań, zmieniają te dania, bardzo fajne, są takie najczęściej w Bemarach rzeczy. Często jest tych rzeczy do wyboru mnóstwo, więc to jest bardzo fajne. A to taki... jest typowo, że są te zestawy. Najczęściej po prostu się nie ma, się wybiera, pokazuje poluchem, co się chce. A tutaj właśnie są te gotowe też zestawy, ale można sobie jeszcze wybrać z komaru dodatkowo. Ale też trzeba uważać, przynajmniej tutaj, bo właśnie co pierwszego dnia chodziliśmy i szukaliśmy Locantasi, to były w niektórych miejscach w Locantasi sama zupa za 10, za 15, albo co poszliśmy tam koło dworca autobusowego, to sama jedna porcja warzyw kosztowała 14. Tak jak w Warszawie na Starówce, niby bar mleczna, zupa 15 zł. Więc no tak jak właśnie wam mówiła, jedna knajpka droga, dosłownie obok, tania. Więc trzeba po prostu się zorientować. A teraz idziemy do, gdzie tu jest nazwa? Idziemy do sklepu BIM. To jest taka biedronka. No dosłownie biedronka. Jakie tutaj są ceny? Na przykład taka bułka, powiedzmy taka, no, jak nasza wrocławska. Złotówkę, znaczy 60 groszy kosztuje, więc taniutko. O matko, żelki o smaku sernika z... Co? O. Ceny oliwek. Cena Lipton Iced Tea. O, i tutaj są nasze przysmaki.
czyli gdzie tutaj jest, nie, to jest Supangli, a tu jest o Profiterol. To pechotka i to tylko za 2,40, czyli złoty 60. Sery mają tutaj bardzo fajne. No, sery mają super, nie to co widzicie. Daktyle, chałwa. A, jeszcze jest napaszerowane chyba. A, tutaj liście, tak? To już są chyba gotowe. Mhm. W liściach winogron. O, a tutaj można sobie kupić samo ciasto do robienia baklawy. Ale teraz tutaj trafiliśmy na uliczkę i tam jest knajpka i tutaj kolejna knajpka. I mają naprawdę takie śmieszne ceny, na przykład kebab durum. Co to było jeszcze za to 7? Co to patrzyłaś? Dziś jest ayran z frytkami do tego. A, i frytki, i to za 7. Gdzieś tutaj. I jeszcze jakiś tatli, czyli deser za 12. Mhm, więc tu strasznie taniutko jest. I tutaj dużo sieci właśnie lokalnych. Mhm. Czyli my myśleliśmy, że... Znaczy nie, no my jedliśmy w sumie za taką właśnie dobrą cenę, za tanią, więc udało nam się znaleźć takie miejsce, ale myśleliśmy, że to było wyjątkowe miejsce. A tam po prostu kawałek dalej, cała ulica takich knajpek tanich, budżetowych, lokalnych. Więc no, trzeba po prostu poszukać, tak jak widzicie, my też szukaliśmy i znaleźliśmy jedną. A trzeba było pójść kawałek dalej i jest całe zagłębie takich tanich knajpek. Więc da się, da się. I bardzo właśnie sympatyczne miejsce, bo było bardzo dużo lokalnych ludzi, więc no, jeżeli jedzą lokalnie, to zawsze to jest dobry znak. A jesteśmy znowu tutaj przy promenadzie i zobaczcie właśnie, jak tu wygląda ścieżka rowerowa w nocy, ładnie oświetlona. Fajnie. No a tutaj właśnie w tą stronę, jak będziemy szli, będą znowu właśnie knajpki, będzie dużo knajpek, ale no ceny, znaczy ceny i tak nie są jakieś wysokie, ale na przykład w porównaniu do Egiptu, no to jest tutaj droga, ponieważ myśleliśmy, żeby sobie zapalić na przykład shisha. To shisha w Egipcie kosztowała, taka najtańsza, 15 funtów, czyli 3 złote. W jakimś lepszym trochę miejscu, w takiej knajpeczce, gdzie można ładnie usiąść, jest no tak po prostu ładna, ładnie wyglądająca knajpeczka, znaczy tania, ale ładnie wyglądająca, to za 30 funtów, czyli za 6 zł kosztowała shisha. A tutaj pytaliśmy się o shisha, to ile? 30 lir? 25. A, 25 ale lir. Ale nie podróżało, od lata temu też płaciliśmy 25 w Stambule. Więc no, tutaj ceny są sporo, sporo wyższe. No ale i tak w Polsce shisha i tak na pewno więcej kosztuje, coś myślę, że ponad 20 zł też, czy nawet ponad 30, bo nie wiem, chyba raz gdzieś kiedyś paliłem w Polsce shisha. Znaczy palimy, ale w domu. Mhm. Ale mówię tak właśnie w jakimś lokalu. Nie, no tak, takie ceny po prostu uliczne, to jednak Egipt to jest po prostu śmiesznie tanie, tak jak płaciliśmy herbatę za najtaniej. Kupiliśmy herbatę na ulicy za 3 funty, czyli za 60 groszy. Tak, za 60 groszy. No to no, ale taka konkretna cała szklanka, bo tutaj ewentualnie można dopić czasami za lirę, półtora liry, ale to taką malutką turecką szklaneczkę. No a shisha bezkonkurencyjnie tania w Egipcie. Zresztą tutaj się za bardzo nie pali shisha, tutaj nie. To raczej tylko w takich właśnie lokalsi za bardzo nie palą, bardziej tylko w jakichś takich właśnie knajpkach. W Egipcie to po prostu nawet każdy pan, co jakiś sklepik ma, to siedzi sobie tak. z herbatką i sobie shisha popala. Siedzi sobie przed sklepem czy przed czymś. No, to jest po prostu standard.